dla Sopocian. Nie ma kontuzji! Wieczorem odbijesz, spokojnie, teraz na boisku. Świetna akcja. Jeszcze nadal niepowstrzymany zawodnik Cybercat Sopot. Ale już dosłownie brakuje około 10 yardów drużynie z Sopotu, żeby podwyższyć wynik tego spotkania. Pierwsza próba Luzet przy piłce. Szukał tutaj Filipa Sarnackiego po raz kolejny. Widać, świetnie się rozumieją na boisku. Wszystkie te podania są wyćwiczone. Tak zostało zdobyte drugie przyłożenie dla drużyny Cybercat Sopot, które było dziełem oczywiście tych dwóch zawodników. Druga próba. ZZ. I jest przyłożenie dla drużyny Cybercat Sopot. Z numerem 81 Bartosz Romanowski zdobywa przyłożenie dla Sopocian po podaniu Luka ZZ. No ale czemu oni teraz strony zmienili, tamtą rzucali? Bo jest to jest zmiana. Profesor ogra, nie? Zmiana odbicia ma. Już kurwa, tak blisko są. Teraz tam zdobywałem punkty. 7-1 tak nie jest. Teraz Rajda się ma jakieś punkty, nie? Teraz próba podwyższenia oczywiście. Za jeden punkt. I próba jak najbardziej udana. Także w chwili obecnej wynik 22-0 dla drużyny Cybercat Sopot. Jeszcze tutaj indywidualna kara nałożona przez sędziego, ale w niczym nie zmienia faktu, że nasza drużyna przegrywa już 22 punktami. A co, tu można coś wygrać? Kurwej balon. No a tu niedaleko na Karpaty. A ja przypominam, dzięki komu możemy tutaj się dobrze bawić, czyli przede wszystkim Castor, Studio Dobrej Podłogi, Amro, Interlix, Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., Family Park, Miasto Bydgoszcz, Salon Fryzjerski, Aldony Drozdowskiej, Edball oraz oczywiście Bydgoszcz Raiders. Wszyscy ci ludzie, wszystkie te firmy przyczyniają się do tego, żeby propagować futbol amerykański w naszym kraju, pomagać przy organizacji tego typu eventów. Wykop i będzie oczywiście rozpoczęcie z 20 yarda drużyny Bydgoszcz Raiders. Za momencik pojawi się na boisku formacja ofensywna drużyny Bydgoszcz Raiders i defensywna drużyny Cybercat Sopot. Wielkie brawa dla ofensywy. Może tym razem uda im się zdobyć jakieś punkty w ataku. Przy piłce Jakub Kołodziejczyk i niestety niecelne podanie do Jakuba Widawskiego. Defense!
Za chwilę druga próba. Bydgoszcz Raiders. Jesteśmy gdzieś na 15 yardzie. Narada drużyny i za chwilę wznowienie gry. Jakub Kołodziejczyk oddaje piłkę. Jakub Widawski próbuje się przebić, ale jest szybciutko zatrzymany przez defensorów drużyny z Sopotu. Za chwilę trzecia próba Bydgoszcz Raiders. Jakub Kowalski w świetnej akcji, ale niestety szybciutko powalony przez defensywę CyberCats Sopot i mamy czwartą próbę. I będzie najprawdopodobniej oddanie piłki, wykop i oddanie piłki drużynie gości, a tam już przygotowani w formacji specjalnej. Maciek Konieczny tu już czeka na piłkę, ustawiony najgłębiej. I właśnie on przy piłce teraz rozpoczyna bieg. Ale bardzo szybko powstrzymany przez defensywę. Wielkie brawa na Bydgoszcz Raiders. Ugrał dosłownie parę yardów, może z 10. To ja powiem tak, żeby Państwa troszeczkę pobudzić do kibicowania, to będą dodatkowe nagrody za jakieś ciekawe hasła, za jakieś ciekawe okrzyki, za coś takiego niekonwencjonalnego, tylko po to, żeby trochę tą publiczność ożywić, bo Państwo tak troszeczkę siedzą na tych trybunach jak na pikniku, oglądają co się dzieje na boisku, ale mało jest odzewu z Waszej strony. Na ostatnim meczu było jego więcej. Także tych wszystkich, którzy coś fajnego, oryginalnego wymyślą i pomogą drużynie, dopingując, dostaną nagrody. A teraz piękna akcja. Sopocian. Pożycz mi ten megafon. Michał Burek zdobywa, myślę tutaj, z co najmniej 30-40 yardów tym biegiem. I jesteśmy na 20 yardzie. Pierwsza próba CyberCats Sopot. Wynik 22-0 dla nich. Pewnie prowadzą. Teraz ich quarterback, Ludzwetyzejt, szuka któregoś ze swoich skrzydłowych i znalazł. Znalazł tego samego zawodnika. Michał Burek, jeśli dobrze widzę, numer 89, zdobywa przyłożenie. Teraz próba podwyższenia. Próba jak najbardziej udana. Także w chwili obecnej wynik 29-0 dla CyberCats Sopot. Słuchaj, weź trochę w lewo się przez 2 metry, dobra? Mówisz lepiej tak, tylko jest daleka, nie? To jest, co, tutaj raczej w kaskach nie mają. Za chwilę wznowienie gry. A ja po raz kolejny przypominam o naszym sklepiku klubowym, który mieści się tam dosłownie przy samym wyjściu. Tak jak Państwo wchodzili, kupowali bilety, tam też jest sklepik i tam można nabyć oczywiście koszulki Bydgoszcz Raiders i to jest cena 25 zł oraz piłki
w cenie 100 zł gorąco. Zachęcamy do zaglądania do naszego sklepiku i do kupowania tych klubowych gadżetów. A oprócz tego oczywiście do brania udziału w konkursach, do których zachęcam. Tak jak powiedziałem, w przerwie meczu dwa konkursy. Jeden konkurs dla panów, jeden dla kobiet. Panowie oczywiście będą wcielać się w rolę kickera, czyli kopać piłkę. Natomiast panie oczywiście po występie naszych cheerleaderek, Raiders Crew Cheerleaders, będą próbować tańczyć tak jak one. Także trzech panów, trzy panie zainteresowanych braniem udziału w konkursie zachęcam gorąco do zgłoszenia się tutaj do mnie. A teraz wracamy do gry. Formacja ofensywna drużyny Bydgoszcz Raiders. Pierwsza próba. Jesteśmy w okolicy środka boiska. I za chwilę Jakub Kołodziejczyk przy piłce. Tylko dogi staje. I w tym całym gąszczu zawodników. Tak jest, jak zwykle, jak taran, Jakub Widawski, brawo dla running backa za zdobycie kilku yardów. Tak jak powiedziałem. O, czyżbym słyszał pierwszych kibiców, którzy zagrzewają tutaj naszą drużynę, ale tak nieśmiało, nie brawo. Jakieś oklaski, ale mało okrzyków. Nawet chyba moja pogaduszka na temat tego, że będą nagrody niewiele dała. Natomiast teraz drużyna Bydgoszcz Raiders w ataku. Marcin Spłocharski przed chwilą przy piłce popisał się świetnym biegiem. I mamy pierwszą, jeśli dobrze widzę, tak? Pierwszą próbę. Nie, trzecią próbę. Na drużyny Bydgoszcz Raiders. Raidersi. Idą po dwóch na słabe pacy. Nie, bez spokojnie. No to zrobię państwu teraz małą niespodziankę, bo mam tutaj najmłodszych naszych sympatyków, którzy do mnie przyszli. Jeden już uciekł, nie wiem dlaczego, natomiast mamy tutaj odważną dziewczynkę, która chciałaby coś powiedzieć do mikrofonu. Może to państwa troszeczkę zagrzeje do walki. Proszę bardzo. Raiders, Raiders wygrali. Brawa, brawa! Wielkie brawa. Nawet nie zdążyłem zapytać, jak ma na imię. Uciekła już do rodziców. Ale wielkie brawa dla tej dziewczynki jeszcze raz. Może to państwa troszeczkę zagrzeje do tego, żeby naszych chłopaków dopingować. Gdzie nagroda? Na to musisz się rzucić, wiesz? Mierzą teraz. Teraz dokładne odmierzanie, czy udało się zdobyć odpowiednią ilość yardów do pierwszej próby. No to jednak dowiedziałem się, jak dziewczynka ma na imię. Marta przybiegła jeszcze raz i się przedstawiła. Jeszcze raz wielkie brawa dla Marty. A my wracamy do gry, czwarta próba. W ataku drużyna Bydgoszcz Raiders. Walczą o te yardy, które są potrzebne do zdobycia pierwszej próby i zaraz zobaczymy werdykt sędziego. Pierwsza. Tak jest, udana próba, brawo! Wielkie brawa! Udało się zdobyć te kilka yardów potrzebnych do kolejnego wznowienia gry w ataku, brawa! No to jeszcze jeden młody sympatyk, który chciałby coś powiedzieć. Raidersi to boi!
Brawa! Wielkie brawa dla niego! A jak masz na imię? Bo już uciekł znowuż. Te dzieci tak szybko uciekają. Brawa dla Mateusza. Jeszcze raz wielkie brawa. Spokojnie, dzieciaki, już nagrody macie, bo widzę, że tak się tutaj rozhulały, przybiegają co chwilę i chcą jeszcze coś powiedzieć. A jakie nagrody masz? Też coś sobie. Że ekran tej wejście się do dzieła. Wielkie brawa. Raiders, Raiders, wieście się do dzieła, tak? Do dzieła. I niestety niecelne podanie. Mamy teraz zmianę na pozycji quarterbacka. Maciej Woźniak przed chwilą w akcji rzutowej, niestety niecelnej, i będzie trzecia próba dla drużyny Bydgoszcz Raiders. Niewiele przesunęliśmy się na boisku, bo jesteśmy w okolicach 30 yarda. Teraz niecelne podanie i była bliska próba przechwytu. Ja, cześć! Przez jednego z defensywnych graczy drużyny Cybercat Sopot. Będzie za chwilę trzecia próba. Rzuta, rzuta dla sędziego. Ale nic nie ugrywamy na boisku. A więc kara za naruszenie obszaru sędziowskiego nałożona na drużynę gości, drużynę Cybercat Sopot. 5 yardów kary. Przesuwamy się o 5 yardów, ale jest czwarta próba. Także teraz gorąco, gorąco zagrzewamy naszych zawodników do tego, żeby zdobyli te upragnione 5 yardów i mogli rozpocząć kolejny rajd do zdobyczy punktowej. Jakub Widawski przy piłce, numer 23, świetny rajd! Będzie touchdown! Jest! Jest touchdown! Wielki brawa Jakub Widawski! Running back drużyny Bydgoszcz Raiders! Brawa! Widawski! Kuba Widawski! Kuba Widawski! I teraz szansa na podwyższenie oczywiście. Wynik 29-6. I za chwilę zobaczymy, czy będzie kopnięcie, czy będzie próba podwyższenia za 2 punkty przez Raidersów. Jeszcze jakaś narada na środku boiska i zaraz zobaczymy, jaki wariant wybiorą. Wydaje mi się, że będzie próba podwyższenia za 2 punkty. Tak jest, przygotowanie akcji za 2. Walczy nasz zawodnik, ale niestety widzę, że powstrzymywany nieprawidłowo przez tam flagi w powietrzu sędziów z każdej strony. Także na pewno jakieś przewinienie, walczył nas zawodnik, nie zdobył punktów, natomiast za chwilę sędziowie oznajmią, jaka jest decyzja, co było nie tak. Tu się może zrobić. Powtórzenie podwyższenia, nie tracimy szansy na podwyższenie, ale z racji kary nałożonej przez sędziego dystans do pola punktowego skrócił się o połowę, więc mamy zdecydowanie bliżej teraz do pola punktowego i do zdobycia tych 2 punktów. No to teraz potrzebny doping, jak najbardziej. Doping, żeby nasi zawodnicy zdobyli te 2 punkty. Let's go offense, let's go! Trzymaj. Niestety akcja nieudana.
A więc zostajemy przy wyniku 29-6 dla drużyny gości CyberCat Sopot. Ale wielkie brawa dla naszych wojowników za zdobycie pierwszych punktów w tym meczu. I jeszcze raz dla Jakuba Widawskiego za ten świetny bieg, to zdobycie prawie 30 yardów biegiem. No ale możesz się wygrać. A co? Wow. Czekasz, żeby rzucić. Za chwilę wznowienie gry. Formacja specjalna CyberCat Sopot. I powstrzymany zawodnik z numerem 29, Marcel Greczkowski, który próbował tutaj się przebijać i zdobywać yardy. Zatrzymany przez defensywę Bydgoszcz Raiders. I drużyna CyberCat Sopot rozpocznie w okolicach 30 yarda. Przerwa na żądanie dla Bydgoszcz Raiders. Pierwsza przerwa, tak jak sędzia powiedział, a ja wykorzystam to na zachęcenie oczywiście Państwa do tego, głównie myślę tutaj męskiej części, do tego, żeby wstąpić w szeregi Bydgoszcz Raiders. Niedługo będzie oczywiście oficjalne ogłoszenie rekrutacji do drużyny, natomiast tych wszystkich, którzy już palą się czy do gry, czy do pomocy drużynie Bydgoszcz Raiders, oczywiście są jak najbardziej mile widziani. Tak jak powiedziałem, te wszystkie informacje, które można uzyskać, można znaleźć na stronie internetowej www.raiders.pl oraz na fanpage'u Bydgoszcz Raiders na Facebooku. Także gorąco zachęcamy przede wszystkim tą męską część, która chciałaby się znaleźć tak jak dzisiaj nasi zawodnicy na boisku i brać udział w meczu, ale troszeczkę w innej roli, w roli zawodnika, a nie kibica. A teraz wracamy do gry i drużyna CyberCats Sopot rozpoczyna pierwszą próbę. Maciej Brandt powstrzymany przez Raidersu. Będzie druga próba. Próbował się tutaj przebijać. Ugrał niewiele yardów, ale dalej przy piłce goście. Teraz krótkie podanie i kolejne yardy zdobyte. Bartosz Reszka z numerem 27 złapał tą piłkę i mamy pierwszą próbę. I drużyna CyberCat Sopot dalej w ataku. Trzymanie za gardło. Teraz jakaś drewna przerwa. Podstawka do kopania. I za chwilę wznowimy grę. Zawodnicy już przygotowani do wznowienia. Piłka w rękach quarterbacka. CyberCats. I jest przejęcie. Interception. Brawo. Maciej Fodor z numerem 33 przejmuje podanie. Luka Zetyzejt. Wielkie brawa. I teraz drużyna Bydgoszcz będzie w ataku. Lubię to! Zaczniemy w okolicach 25 yarda. Ale bardzo ładna akcja w obronie. Świetna asekuracja i tak jak powiedziałem, Maciej Chodur przejął piłkę po niecennym podaniu quarterbacka z Sopotu. Tam jest błąd. Teraz kolej na Bydgoszcz.
Wiesz, nad go nie było. Świetna akcja! Znowuż Jakub Widawski, brawo! Wielkie brawa! No zdecydowanie najbardziej wyróżniający się zawodnik Bydgoszcz Raiders. Widać, że zupełnie nie mają na niego sposobu defensorzy Cybercat Sopot. Już kilka razy urwał im się gdzieś. Prawdziwy motor napędowy i z jego znakomitej akcji będzie pierwsza próba. Przesunęliśmy się w okolice 40 yarda. I za chwilę wznowienie. Maciej Woźniak był przed chwilą przy piłce. Jeszcze tam po skrzydle. Mikołaj Obremski z numerem 20. Świetnie tam próbował się przebijać. Gdzieś w okolicach 40 yarda. Bardzo udana akcja. Także widać, że zdobycie tych pierwszych 6 punktów przez drużynę gospodarzy no dodało takiego animuszu. Widać to na boisku. Teraz oni przejęli kontrolę. Czemu z tym szprajem? I oni dyktują warunki gry. Świetna akcja w obronie. Teraz kolejna znakomita akcja w ataku i druga próba. I po raz kolejny przy piłce, jeśli dobrze widzę, w tym samym gąszczu oczywiście, Jakub Widawski z numerem 23. Ale bardzo szybko powstrzymany przez defensywę Cybercat Sopot. Mamy trzecią próbę. Pierwsza przerwa techniczna dla drużyny z Sopotu. A ja, wykorzystując oczywiście chwilę przerwy w grze, tak jak powiedziałem, zachęcam wszystkich oczywiście do dopingu. Każdy niekonwencjonalny sposób, taki jakie chociażby prezentowały tutaj nam te dzieci, będzie jak najbardziej nagradzany po meczu. Kilka fajnych gadżetów mamy do rozdania, także zachęcam gorąco tych wszystkich, którzy chcą trochę dzisiaj jeszcze pozdzierać gardło, trochę poklaskać, pokrzyczeć. Po to się tu wszyscy zebraliśmy, żeby dopingować naszą drużynę w ich ostatnim meczu w sezonie. Nie tylko ostatnim tutaj na tym obiekcie, ale po prostu ostatnim, bo to dzisiaj już z ich strony wszystko, oni kończą sezon. Oczywiście gorąco zachęcają do wspierania ich w przyszłym roku, natomiast ostatnie spotkanie, na pewno byłoby im miło, gdybyśmy ich do końca dopingowali. Nieważne jaki wynik, ważne, że jest zaangażowanie, jest walka z ich strony. I za chwilę trzecia próba. Flagi sędziów za chwilę. Dobra, Fryszkowski z numerem 66 zaliczył falstart. 5 yardów kary. Cofamy się o 5 yardów. Nadal trzecia próba dla drużyny Bydgoszcz Raiders. Ale już troszeczkę z innego miejsca. Jest więcej yardów teraz do zdobycia, żeby ugrać coś w ataku i za chwilę wznowienie. Podanie i niestety niecelne podanie. Chyba nie zrozumieli się. Maciej Woźniak podawał do Jakuba Kowalskiego, ale chyba nie zrozumieli się, bo Jakub Kowalski jeszcze się nie zdążył odwrócić, a ta piłka już w niego uderzyła. No i siódemka to ten, co jest tam, rzuca techniczny. Tracą posiadanie gracze Bydgoszcz Raiders. Czy nie, jest czwarta próba, ale będzie prawdopodobnie odkop. Formacja, już widzę, formacja specjalna drużyny Cybercat Sopot.
Maciej Konieczny w głębi z numerem 13, czyhający już oczywiście na wykopaną piłkę, a nie jest jednak, jest jednak zmyłka i będą zdobyte. Będzie zdobyta wystarczająca liczba yardów do tego, żeby... Tak, widzę, sędzia tutaj sygnalizuje, że będzie pierwsza próba. Tak, więc jesteśmy dalej w posiadaniu. Taka troszeczkę zmyłka w wykonaniu naszych zawodników, ale bardzo udana. Nie spodziewali się tego goście z Sopotu, no i my pozostajemy przy piłce w ataku. Oni nadal w obronie. Wiesz, już grucha, gdzie myśmy stali. A ja jeszcze przypomnę, że naszych zawodników, zawodników Bydgoszcz Raiders ubezpiecza Interlisk. Towarzystwo Ubezpieczenia SA. My wracamy do gry. Pierwsza próba. Maciej Wójcik przy piłce. Z numerem 18. Szuka tutaj Marcina Spłocharskiego. Niestety nieudane podanie. Niecelne, troszeczkę za mocno wyrzucił futbolówkę. Marcin Spłocharski był nieco bliżej środka boiska. Ale druga próba, utrzymujemy się przy piłce i mamy kolejną szansę na to, żeby zdobyć punkty. Coraz bliżej końca drugiej kwarty i oczywiście pierwszej połowy. Maciej Woźniak przy piłce, a teraz numerem 29. Nieugranych kilka yardów. I to był numer 39, przepraszam. Paweł Mrowiec. Bardzo ładna akcja w jego wykonaniu. A ja, wykorzystując chwilę przerwy, przypominam o konkursach. Trzy osoby, jeśli chodzi o... A, przerwa na żądanie. A ja wracam oczywiście do zachęcania wszystkich do konkursów. Tak jak powiedziałem, trzy osoby, jeśli chodzi o mężczyzn, trzy osoby, jeśli chodzi o kobiety. Oczywiście w przerwie będzie także występ Raiders Crew Cheerleaders. Dziewczyny tutaj zaprezentują nam układ taneczny. Panie, szybko, szybko, bo tu mecz. Także to takie atrakcje związane z przerwą. Między jedną a drugą połową za chwilę będzie dalej kontynuowana gra. Natomiast tak jak powiedziałem, zachęcam do brania udziału w konkursach. Naprawdę fajne nagrody, fajne gadżety drużyny Bydgoszcz Raiders, które można oczywiście ugrać. Trzecia próba. Raiders w ataku. Jakub Widawski, ale bardzo szybko powstrzymany przez defensywę Cybercat Sopot. Chyba zorientowali się w tym wariancie taktycznym tej akcji ofensywnej i nie dali ugrać ani jednego yarda running backowi. Przerwa dla Sopocian. Już powoli przerwa się kończy. Zawodnicy przygotowują się do kolejnego wznowienia gry. Czwarta próba. Bydgoszcz Raiders w ataku. No, ostatnia szansa na to, żeby
żeby jeszcze coś ugrać. No teraz jest potrzebny zdecydowanie doping i państwa pomoc tutaj na trybunach. A jednak będzie odkopana piłka i zaczną zawodnicy Cyberhat Sopot z 20 yarda. Zmiana formacji. Na boisku pojawia się formacja defensywna drużyny Bydgoszcz Raiders i drużyna ofensywna, formacja ofensywna drużyny Cyberhat Sopot. Za chwilę atak w ich wykonaniu, a ja po raz kolejny zachęcam do konkursów. Dwa konkursy, jeden konkurs dla panów, kopnięcie piłki. Jeden konkurs dla pań, trzy panie i oczywiście tańczenie tak jak cheerleaderka, będzie podkład, ale oczywiście muszą być chętni, także zapraszam wszystkich tutaj do mnie do zgłaszania się i do brania udziału. A teraz wracamy do gry. Był Zetyzejt i niestety niecelne podanie, ale tam był świetnie kryty przez defensywę, która się przebiła. Sebastian Bukowski tam świetnie asekurował swoich kolegów i też świetnie przebił się przez formację ofensywną drużyny Cyberhat Sopot i uniemożliwił dokładne podanie Lukowi Zetyzejt. Druga próba. I przy piłce Sopocianie. Świetny bieg. Michał Burek po raz kolejny, numerem 89. Będzie pierwsza próba. Zdobył, myślę, co najmniej 15 do 20 yardów tym biegiem. Przesunął znacząco swój zespół w ataku. I po raz kolejny podanie. Abraham przy piłce, ale bardzo szybko powstrzymany. Damian Jagła z numerem 48 świetnie powstrzymał Abrahama z Sopotu. Druga próba. I, teraz bardzo blisko, będzie przejęcie. Próba bloku, taka nie do końca udana. Ale jednak przy piłce utrzymują się goście, będzie trzecia próba. Bardzo bliscy byliśmy przejęcia tego podania. I nie ostatnia. Druga przerwa dla Bydgoszcz Raiders. Chwila przerwy, chwila oddechu, a ja wykorzystam to oczywiście, żeby podziękować wszystkim tym, którzy pomogli nam tutaj się świetnie bawić, czyli przede wszystkim Castor Studio Dobrej Podłogi, AMRO, Interlease, Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., Family Park, Miasto Bydgoszcz, Salon Fryzjerski, Aldony Drozdowskiej, Edbol, Bydgoszcz Raiders. No i oczywiście nie wspomniałem tutaj od samego początku o człowieku, który zaopatrza mnie tutaj w mikrofon, żeby państwa było świetnie, żeby mnie było świetnie słychać, a państwo mieli najświeższe informacje z tego, co się dzieje na boisku, no i oczywiście o konkursach i o jeszcze innych rzeczach, czyli Tomasz Griner, prowadzenie imprez, Gross Music i Wszystko Gra. Ten pan tutaj pomaga w nagłośnieniu, a teraz wracamy do gry. Abraham po raz kolejny, ale znakomicie powstrzymany przez obrońców drużyny Bydgoszcz Raiders. Karetka, halo. Damian Jagła oczywiście po raz kolejny, ale mamy teraz przerwę w grze. Coś się stało jednemu z zawodników. Dłuższa przerwa. Któryś z zawodników drużyny z Cyberhat Sopot leży na murawie. Za chwilę zobaczymy, tutaj widzę już lekarz drużyny biegnie. Jakiś nieprzyjemny uraz. No ten sport rządzi się swoimi prawami, jest bardzo kontaktowy, jest też bardzo widowiskowy, no ale zdarzają się właśnie też i takie sytuacje, kiedy potrafią zawodnicy ucierpieć w walce, w ferworze walki, w zaangażowaniu.
Miejmy nadzieję, że nic poważnego się nie stało, że to jakiś drobny uraz. Za chwilę wrócimy do gry, natomiast... Jeszcze na razie zawodnik gości się nie podnosi z murawy. Jeszcze tam są prowadzone jakieś masaże. Widzę, że coś stało się ze stopą. Z mojego punktu tak to wygląda. Pomoc jest. Wielkie brawa dla zawodnika za zaangażowanie, za walkę. Bardzo fajnie, że nic poważnego mu się nie stało. Marcin Falkowski, wielkie brawa dla niego jeszcze raz. O swoich siłach, o własnych siłach idzie na linię boczną. A my za chwilę wracamy do gry. To będzie czwarta próba dla drużyny CyberCats Sopot. O, i szprajem, mówiłem. Także jest spora szansa na odzyskanie posiadania piłki. Chociaż nie widzę ani formacji specjalnych, widzę, że będą jednak próbowali jeszcze coś w tym wznowieniu ugrać. Jest quarterback ZTZ, oddaje piłkę, świetne podanie. Jeszcze walczą. Brawo, skończyło się to wszystko na Filipie Hartwigu. Ładne zatrzymanie z numerem 52, nasz defensor Filip Hartwig. Ale nie uchroniło to drużyny przed pierwszą próbą. I teraz pierwsza próba CyberCats Sopot. Długie mierzone podanie, ale będzie bardzo udana interwencja. Wielkie brawa. Kamil Wiśniewski. Tutaj pięknie asekurował jednego ze skrzydłowych i nie pozwolił mu na przejęcie.